Eksplozje Janusz Leon Wiśniewski i inni Czy jest ktoś, kto nie zna Janusza Leona Wiśniewskiego i nie czytał chociażby jednej jego książki? Mam nadzieję, że nie ma takiej osoby. A jeśli nawet, to liczę na to, iż uda mi się Was przekonać do zapoznania się z twórczością tego pana. Książka Eksplozje może być dobrym ku temu początkiem ponieważ jest to zbiór szesnastu opowiadań. Autorem połowy z nich jest wyżej już wspomniany pan Wiśniewski. Druga połowa opowiadań to odpowiedzi ośmiu innych autorów na jego historię. Niektóre przedstawione są jako kontynuacja opowieści pana Janusza, część z nich jest odmienną ich interpretacją, a pozostałe to ta sama historia, lecz opowiedziana z innego punktu widzenia. Czy jest jeszcze coś, co je łączy? Owszem, każda z nich porusza temat kobiet, relacji męsko-damskich, uczuć i emocji. Znajdziemy w nich dużo smutku, cierpienia i tęsknoty. Ale zarazem niektóre z opowiadań pokazują, że można odnaleźć w życiu miłość i nadzieję. Poznamy historię kobiety, która jest dla mężczyzny swojego życia tylko tą drugą opcją, oraz historię kobiet, które nieodwracalnie straciły swoją miłość życia. Spojrzymy oczami matek na śmierć i cierpienie swoich dzieci. Przekonamy się, co potrafią zrobić kobiety dla miłości i co zdołają poświęcić dla niej. Dowiemy się również, co czuje mężczyzna, który jest raniony przez kobietę, mimo że kocha ją ponad wszystko albo jak ojciec i mąż jest w stanie pogrążyć rodzinę. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie kochanek zmuszony wybrać między żoną a drugą kobietą. Zdecydowanie książka ta jest wypełniona po brzegi emocjami i na pewno nie jest ona łatwa i lekka. Trzeba poświęcić jej więcej czasu i uwagi oraz pogodzić się z faktem że po jej lekturze ciężko będzie pozbierać swoje myśli. Osobiście przez kilka dni po przeczytaniu eksplozji miałam większość historii w głowie i często rozmyślałam o nich oraz zastanawiałam się, co ja bym zrobiła, gdyby coś podobnego przytrafiło się w moim życiu. Choć uwierzcie, że nie chciałabym nigdy przekonać się o tym. Jak to bywa ze zbiorami opowiadań, zwłaszcza gdy ich autorami są różne osoby, znajdziemy tu lepsze i gorsze historie. Jednak mimo to wszystkie trzymają wysoki poziom. Ja najbardziej byłam zachwycona tymi od pana Wiśniewskiego. Jak wiadomo autor bardzo umiejętnie i trafnie potrafi przenieść na papier damskie uczucia i chwycić czytelnika za serce. Jak zawsze nie zawiódł. Zdecydowanie jest to pozycja dla kobiet dojrzałych kobiet. Książka będzie idealna dla tych, którzy cenią twórczość głównego autora. Ale ważne by pamiętać, że opowiadania pana Wiśniewskiego w tej książce są znane już z zespołu napięć oraz kulminacji. Nie są one nowe. Zadowolone powinny być z lektury również panie, które lubią historię z dużą dawką emocji i niestraszne im są smutek, wzruszenie oraz nostalgia.